prowadzimy wywiad razem z panią Martą. Obecnie jestem na stanowisku sprzedawcy. Jako dziecko marzyłam o tym, żeby zostać opiekunką. Moim zdaniem jest więcej plusów niż minusów, ponieważ lubię ludzi i myślę, że ludzie mnie lubią, mam dobry kontakt z klientami i myślę, że do każdego trzeba podejść tak trochę pozytywnie, nawet do tych osób takich, które mają gorszy dzień, trzeba je traktować jakoś tak mile i przyjemnie. Podstawówka szkoła numer 1, klasa 1-3 szkoła numer 1, klasa 4-6 szkoła podstawowa numer 2, gimnazjum numer 1 i szkoła średnia Rolniczak. Praca sprzedawcy nie jest trudna, aczkolwiek trzeba mieć dobry kontakt z klientem. Trzeba lubić ludzi i trzeba być takim no, do przodu. No to? Co dajesz, to otrzymujesz. Chcę pracować w małym sklepie, ponieważ znam klientów i dzięki temu mam z nimi dobry kontakt i jestem taką ich tak zwaną sąsiadką. Moja rada dla młodych uczniów jest taka, aby każdy robił to, co lubi i kocha. Nie to, co musi, nie to, co rodzice mu doradzają, tylko po prostu, żeby każdy robił, żeby każdy szedł w swoją pasję. Zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze i zdrowia życzę każdemu z Was. Pani Marto, dziękujemy za wywiad i życzymy dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Dziękuję, a ja Wam również życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.